Mamy dwie funkcje, f od x równa się x plus 7 do trzeciej minus 1 i dziedziną tej funkcji f są wszystkie liczby rzeczywiste oraz funkcję g od x, która jest równa pierwiastek trzeciego stopnia z x plus 1 minus 7 o dziedzinie również będącej zbiorem liczb rzeczywistych. I chcemy w tym zadaniu policzyć takie wyrażenia f od g od x oraz g od f od x. No i zachęcam może do przerwania oglądania tego filmu i próby samodzielnego policzenia tych wyrażeń. Dobrze, zacznijmy może od f od g od x. F od g od x. No, jak to liczymy? Otóż wszędzie tam, gdzie w definicji funkcji f występuje argument x, wstawiamy g od x, czyli to będzie, tutaj mamy plus 7 do potęgi trzeciej minus 1 i w miejsce x tutaj wstawiamy g od x, czyli to jest tyle. No i teraz w miejsce g od x wstawiamy wyrażenie, które jest tutaj dane w definicji funkcji g, czyli to jest tak. G od x, czyli pierwiastek trzeciego stopnia z x plus 1 minus 7, to jest g od x, potem jest dodać 7 do potęgi trzeciej minus 1. No i tutaj 7 się skraca, czyli to jest pierwiastek trzeciego stopnia z x plus 1 do potęgi trzeciej minus 1. No ale pierwiastek trzeciego stopnia do potęgi trzeciej to jest równe tyle, ile jest pod pierwiastkiem, czyli x plus 1 minus 1, czyli x. Zatem f od g od x jest równe x. No a teraz drugie wyrażenie, g od f od x. I wobec tego, no podobnie, w miejsce x w definicji funkcji g wstawiamy f od x. I może tym razem zrobimy to troszkę szybciej, bez tego etapu. Czyli tak, pierwiastek trzeciego stopnia, tak, minus 7, tu musi być plus 1, dobrze, i w miejsce x wstawiamy f od x, czyli x plus 7 do potęgi trzeciej minus 1. I co się dzieje teraz? Teraz skraca się minus 1 plus 1, czyli mamy pierwiastek trzeciego stopnia z x plus 7 do trzeciej minus 7. No ale pierwiastek trzeciego stopnia z czegoś do potęgi trzeciej to jest właśnie x plus 7, czyli to jest x plus 7 minus 7, czyli x znowuż. Czyli co myśmy tutaj dostali? Czyli jeżeli zastosujemy najpierw funkcję, narysujmy może taki schemat, czyli mamy tak, mamy funkcję g, mamy funkcję, może na biało, mamy funkcję f i co? I bierzemy argument x, prawda? Wstawiamy go do funkcji g, następnie ta funkcja zwraca nam g od x i okazuje się, że jeżeli teraz to g od x wstawimy do f, to otrzymamy x. No, czyli otrzymaliśmy z powrotem x, czyli tę wartość, od której zaczęliśmy. I podobnie w drugą stronę. Jeżeli najpierw zastosujemy funkcję f, potem zastosujemy funkcję g, czyli do tego, co do wyniku działania funkcji f stosujemy funkcję g, no i jeżeli tutaj włożymy x, no to z powrotem po zastosowaniu f, a potem g, tu jest f od x, otrzymujemy z powrotem x. Czyli no, możemy jeszcze tę sytuację zilustrować może na diagramie. Czyli co? Czyli tutaj mamy dwa zbiory, to jest dziedzina f, powiedzmy, tu jest dziedzina g i teraz biorę jakiś element x tu i stosuję funkcję f i otrzymuję f od x. Teraz do tego f od x, czyli tutaj rysujemy obrazek ten, prawda? Najpierw stosujemy f
I do tego, co nam wyszło, stosujemy G i wracamy z powrotem do punktu X. No i w drugą stronę, jeżeli wezmę jakiś element z dziedziny funkcji G, powiedzmy ten, zastosuję, może Y go nazwę, zastosuję do niego funkcję G, ląduje w punkcie G od Y i do tego, co wyjdzie, zastosuję funkcję F, to z powrotem F od G od Y ląduje w tym punkcie, w tej wartości Y, od której zacząłem. Czyli no w takiej, prawda, w takiej sytuacji, kiedy te dwa złożenia zwracają z powrotem argument, mówimy, że te funkcje są odwrotne do siebie. Czyli mogę napisać, że funkcja G to jest funkcja odwrotna do funkcji F, czyli G od X to jest F z pierwszej od X. Tak to oznaczamy. I na odwrót i F od X, czyli te funkcje są do siebie wzajemnie odwrotne. No, funkcje nazywamy odwrotnymi, jeżeli właśnie te dwa złożenia, prawda, dają nam, czyli F od G od X równa się X i G od F od X równa się X. No, w takich sytuacjach, czy też zilustrowanych tutaj tymi diagramami, funkcje nazywamy funkcjami odwrotnymi.